serdecznie na kanale BoardGames TV. W tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować bardzo, bardzo pięknie wykonaną grę Karmaka. Za chwilę zobaczycie podczas rozgrywki, jak wyglądają karty. Naprawdę są wyśmienite. Gra, w której gracze będą starali się wspinać po takiej drabinie karmicznej, jak na najwyższy szczebel, będą starali się przechodzić w nowe to wcielenia, starać się dobrze umrzeć, ale za chwilę to wszystko zobaczycie podczas opisania zasad. Także zobaczcie, jak ta gra wygląda. No i oczywiście za chwilę wrócimy. No i moja recenzja. Okay, jesteśmy przy stole, więc czas omówić, jak wygląda przebieg rozgrywki w grę Karmaka. Gra nie jest jakaś skomplikowana i zasady są dość proste, zaraz o tym się przekonacie. Ale co na początku trzeba zrobić? Przede wszystkim potasować wszystkie karty, ułożyć w stos takich kart do ciągu. Będzie to nasza studnia, z której gracze będą otrzymywali nowe karty. Mamy również taką drabinę karmiczną, na której umieszczamy na samym dole naszej piątki, gdzie na początku jesteśmy zwykłymi żukami gnojarzami. Nasz najwyższy poziom jest to transcendencja, czyli najwyższy szczebel, i tutaj dążymy do tego, żeby to osiągnąć. Mamy również takie pierścienie karmy, które gracze będą również mogli zdobyć i będą nam pomagały w spięciu się na wyższy poziom. Jeżeli mamy już, przejdźmy do kart. Każdy z graczy na początku gry dobiera 4 karty na rękę, 2 do swojej talii do ciągu. Gracz będzie miał 3 strefy przed sobą, karty talii, do których będzie dociągał karty, strefę, w której będzie zagrywał uczynki, oraz tutaj strefę przyszłego życia, gdzie będzie odkładał karty na kolejne życie. To samo mają przeciwnicy. Również na środku musimy zostawić troszeczkę miejsca, żeby mieć tutaj możliwość odkładania kart jako ruiny. No i gra polega na tym, że każdy z graczy wykonuje swoją kolejkę zgodnie z kolejnością wskazówek zegara. No i gracz w swojej turze musi dobrać jedną tutaj kartę ze swojej talii, jeżeli nie ma, nie robi tego, i następnie musi zagrać jedną kartę na 3 różne sposoby. To już zależy od gracza, jak daną kartę zagra. Gracz może zebrać punkty potrzebne do wspięcia się tutaj na tej drabinie karmicznej, po prostu wybiera kartę i zagrywa ją w tę swoją strefę uczynków. Jak widzicie, mamy różne karty, różnych kolorów, zielone, niebieskie, czerwone. One różnią się różnymi akcjami, również każdy kolor ma 3 wartości od 1 do 3 i mamy również kartę mozaiki, która może zastąpić nam dowolny kolor. Również karty mają jakąś akcję przypisaną do karty, więc tej będziemy mogli zagrywać też karty jako akcję, ale o tym za chwilę. To jest pierwsza możliwość. Kolejna możliwość jest to odłożenie karty na przyszłość, czyli umieścić zakrytą kartę na swoim stosie przyszłego życia, czyli odkładamy sobie jakąś kartę, którą uważamy, że przyda nam się w kolejnym wcieleniu, jeżeli nam się to uda. Jeżeli nie, to będziemy grali w kolejnym rundzie tymi kartami. Odkładamy ją tu i zostawiamy ją na później. Trzecią możliwością jest to użyć właśnie zdolności karty, czyli tego, co jest napisane na dole. Gracz może zagrywa taką kartę i wykonuje tą akcję. Następnie, zanim odrzuci tą kartę na ruiny, musi zapytać się rywala, czy taką kartę chce do siebie. Jeżeli taki gracz chce tą kartę, zabiera ją i umieszcza do swojego przyszłego życia. Jeżeli nie, karta wędruje na stos ruin. Gramy tak do momentu, gdy któryś z graczy pozbędzie się swoich wszystkich kart. Zagra wszystkie karty, czy nie będzie miał kart na ręku oraz w swojej talii. Wtedy gracz sprawdza, czy wspiął się na wyższy poziom. Jak to sprawdzamy? Przypuśćmy, że gracz ma zagrane takie 3 karty i teraz gracz sprawdza wartość wszystkich swoich kart jednego koloru, czyli gracz może mieć tu zagrane różne kolory, ale liczy tylko wartości jednego koloru,
I ma w tym wypadku dwie zielone i jedną mozaiki, więc zastępuje ją jako zieloną, ma 4 punkty zielone. Na przykład jeżeli jeszcze by leżała taka karta, to wtedy miał 2 punkty czerwone. Następnie gracz wybiera najwyższą wartość z tych wszystkich zestawów, czyli w tym wypadku ma zestaw zielonych, ma 4 punkty, aby wspiąć się na wyższy poziom, akurat tyle mu potrzeba. Gracz przesuwa swój znacznik o poziom wyżej. Karty, które zagrał jako uczynki, wędrują na stos ruin, a gracz następnie dobiera tyle wszystkie karty ze swojego przyszłego życia i dobiera tyle na swoją, do swojej talii do ciągu, tak aby miał w sumie na ręku i w talii 6 kart. I jedziemy dalej. Jak widzicie, może być sytuacja, że jedni będą jeszcze jako żukami, niektórzy będą już wilkami. To w zależności, czy nam się uda, czy nie. Co się stanie, jeżeli nam się nie uda zdobyć odpowiedniej wartości punktowej, aby móc wejść na wyższy poziom? Również odrzucamy wszystkie karty uczynków, dobieramy karty i ponownie próbujemy się wspinać, ale za to otrzymujemy taki oto pierścień karmy, który umieszczamy obok siebie i on nam później pomoże, aby się wspiąć wyżej, bo on jest wart 1 punkt. Gramy do momentu, jak mówiłem na początku, gracz, który osiągnie najwyższy poziom transcendencji, najwyższy poziom na tej drabinie, wygrywa grę. Karmaka w momencie otworzenia gry robi na nas ogromne wrażenie pod względem wykonania. Naprawdę wygląda rewelacyjnie. Mamy bardzo, bardzo ładne karty. Jak widzieliście, te ilustracje na kartach naprawdę są bardzo ładne. No tutaj ktoś się postarał. Jeżeli zaczynamy rozgrywkę pierwszy raz, siedzimy, przeglądamy te karty, oglądamy je, bo naprawdę jest na czym oko zawiesić. Także pod względem wykonania nie mamy jakichś większych zarzutów. Mamy grube żetoniki, mamy bardzo mocne karty. Mogła przydać się jakaś taka lepsza wypraska w grze, w pudełku, ale to taki malutki minus. Także jeżeli chodzi o wykonanie, nam bardzo się podoba. Co do zasad, co do samej rozgrywki. No zasady, jak widzicie, nie są jakieś skomplikowane. No wytłumaczymy to dosłownie minuta, dwie i każdy załapie, o co chodzi. Chodzi o zagrywanie kart, ale to zagrywanie kart nie może być bezmyślne. Oczywiście może się zdarzyć rozgrywka, jeżeli trafimy na graczy, którzy po prostu będą wykładali kart i nie będą siebie atakowali. Jest taka opcja oczywiście, ale wtedy gra traci swój sens. Po prostu jest to taki zwykły pasjansik, który będziemy sobie wykładać. Jeżeli natomiast zaczniemy planować nasze zagrywanie kart, odpowiednio atakować przeciwników, obserwować, wtedy gra naprawdę daje to, jak została stworzona. Daje nam mnóstwo satysfakcji, musimy troszeczkę poplanować. Fakt, jest losowość, dociągamy te karty, nigdy nie wiemy dokładnie, co może nam przyjść, ale czasami możemy się przygotować na kolejne wcielenie. Czasami warto zaryzykować, poświęcić dane życie, aby zacząć nowe z lepszymi kartami, które sobie odłożyliśmy, bo to odkładanie kart jest bardzo ciekawe. Musimy odpowiednio odłożyć karty, żeby później zacząć lepiej i naprawdę wspiąć się dość wysoko. Podoba mi się również ten wyścig, taka gonitwa. Widzimy, kurczę, ktoś już jest na jakimś stopniu i ja jestem dwa niżej. Boże, muszę się jakoś postarać. Cały czas jest taki wyścig i to mi się w tej grze podoba. Jest fajnie. Tak jak mówiłem, no jest losowość. Jeżeli nie lubicie za bardzo gier, którym jest dość dużo interakcji, no i takie losowe dobieranie kart, raczej możecie już tą grę omijać. Ale jeżeli wam to nie przeszkadza, uwierzcie mi, zagrajcie w grę Karmakę, bo naprawdę warto. Nam tak naprawdę przypadła do gustu. Jest troszeczkę czytania. Oczywiście przy pierwszych rozgrywkach, jeżeli grają nowe osoby, mogą się zdarzyć przestoje, bo na niektórych kartach no jest troszeczkę tekstu. Niektóre są krótkie, niektóre dłuższe i gracze muszą się oczywiście zastanowić nad tą akcją, doczytać ją dobrze. Ale to później mija, każdy już wie, o co chodzi. Także naprawdę, gra bardzo fajna, przyjemna karcianka. Jeżeli właśnie szukacie jakiejś fajnej karcianki,
która spisuje się zarówno dobrze dwie osoby, jak również cztery. Karmaka, my możemy serdecznie polecić. Od nas gra otrzyma 8 na 10. Spróbujcie, myślę, że się nie zawiedzieć. Także na dziś to wszystko. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Hej!